na drodze w kierunku Nosowa, Leśna Podlaska, Nosów, przechodzącą przez szereg miejscowości, czy Bukowice Kolonie, Nosów Kolonie, Bukowice, ale to jest droga w kierunku Nosowa, łączymy droga powiatowa przejęta w zarząd przez gminę Leśna Podlaska, na której remont gmina otrzymała środki z funduszu PGR-owskiego, czyli to jest Polski Ład PGR. Mamy na to 2 miliony złotych, ale oczywiście te 2 miliony nie wystarczą na 2,5 kilometra. Ponieważ jest to droga powiatowa, jesteśmy umówieni z powiatem bialskim i część brakującą finansujemy po połowie, po 50%, całość 2400 metrów. Będę mówił z pamięci, 3 200 000 mniej więcej to jest ten koszt przebudowy tej drogi. Droga bardzo uczęszczana, droga łącząca dwie duże miejscowości, Nosów, duże sołectwo prężne, blisko położone. Zresztą jak widzimy tutaj znajdujemy się w miejscu, w którym rozbudowuje się Leśna Podlaska. Ta droga na pewno da nowe możliwości i nowy start. I ten asfalt jeszcze będzie przykryty warstwą ścieralną, więc to nie jest końcówka, a z boku jeszcze w tej chwili tutaj widzimy niedaleko znak końcowy graniczny miejscowości Leśna Podlaska. Zaraz za tym znakiem, aż do Nosowa, budujemy w tym roku sieć kanalizacyjną i rozbudowujemy sieć wodociągową. Umowy są podpisane, termin zakończenia w tym roku, więc to wszystko będzie zrobione jeszcze w roku obecnym. Natomiast w przyszłości, ponieważ stoimy w miejscu, gdzie obok nas, po mojej lewej stronie, jest grunt gminny, grunt dawnej kolei wąskotorowej. Tędy jeździła ciuchcia łącząca Nosów, Leśną Podlaskę i Mariampol. Później rozbudowana i tworząca bialską kolej dojazdową. Był to pomysł akurat Przeoryszy, która była siostrzenicą cara Mikołaja. Pochodziła z Romanowów, więc car nie szczędził pieniędzy na to gospodarstwo. Gospodarstwo wspaniale się rozwijało. Była tu pierwsza kolej wąskotorowa w naszym regionie. Rozbudowana później w czasie I wojny światowej, funkcjonująca do roku 1970. Szkoda, że nie funkcjonuje, bo mielibyśmy naprawdę fajną atrakcję turystyczną. Ale naszym takim planem jest stworzenie ścieżki rowerowej dawnym szlakiem kolei wąskotorowej. Myślimy o tym, żeby połączyć właśnie Konstantynów, Janów, Rokitno, Leśna Biała i stworzyć sieć, trasę rowerową. A tutaj będzie ten fragment łączący Nosów, Leśną. Pierwszy z elementów, powiedzmy, tu powstało, tu się wszystko zaczęło. W Leśnej się wszystko zaczęło, jeśli chodzi o kolej wąskotorową, więc zaczynamy znowu tworzyć i odtwarzać historię. Ale w nowoczesnej formie i służącej bardzo mocno mieszkańcom.